Dodaję jedną łyżeczkę do gotującego się bobu. Dzięki temu szczegółowi nie powoduje wzdęć. Jest sposób, który pozwoli ci się delektować pysznym smakiem bobu, nie narażając się na kłopotliwe i krępujące wzdęcia. Bób, przygotuj do gotowania jak dotychczas, czyli wypłucz go w zimnej wodzie. Wrzuć go tak do wrzącej wody. Bób należy gotować nie dłużej niż 30 minut. Jest on wtedy gotowy do spożycia. Jego skórka zrobi się pomarszczona. Teraz uwaga! Po trzech minutach od gotowania wrzuć do niego łyżkę soli. Następnie dodaj łyżkę cukru. Kolejnym składnikiem jest koperek. Tajnym składnikiem, który należy dodać jako ostatni, to kminek. Dodaj łyżkę. To właśnie kminek i koperek to cały sekret niewzdymającego bobu. To właśnie dodanie do garnka z gotującym się bobem kminku, który łagodzi zaburzenia trawienia, stymuluje wydzielanie enzymów przez trzustkę, sprawia, że bób jest lekko strawny, Natomiast jeśli dodamy garść świeżego kopru, to bób będzie miał przyjemny aromat, a nieprzyjemne dolegliwości nie powinny wystąpić. Bób jest bardzo zdrowy, dlatego nie warto rezygnować z jego jedzenia. Sezon na bób trwa krótko, od czerwca do sierpnia, warto nacieszyć się jego smakiem. Dodaj kilka kropel do gotujących się jajek, a skorupka zajdzie w całości, nie będziesz już miał problemu z ich obieraniem. Jeśli zdarzyło ci się, że obieranie jajek wyglądało tak, to zapewniam cię, że to się zmieni. Trik na gotowanie jajek zagwarantuje, że już zawsze będziesz miał pięknie obrane jajka. I bez wstydu będziesz mógł je podać gościom. Kupując jajka, każdy z nas chce, aby były świeże. Jeżeli naprawdę są świeże, po ugotowaniu ich pojawia się problem z ich obieraniem. A wystarczy odpowiednio je ugotować. Jajka łatwe w obieraniu to jeden problem. Ale inny, równie częstym jest pękanie jajek. Dlatego wiele osób zamiast do gotującej się wody woli wkładać jajka najpierw do pustego garnka i zalewać je zimną wodą. Potem dopiero włączają kuchenkę i zaczynają je gotować. Dodają też sól. Jeśli jajko i tak pęknie, nie wypłynie całe do garnka. Ale co zrobić, żeby skorupka odchodziła od jajka? Rozwiązaniem jest jeden owoc: cytryna. Weź jedną cytrynę i przekrój ją na pół. Potnij na plasterki albo wyciśnij z niej sok. Wlej do gotujących się jajek. Cytryna uelastycznia skorupkę. Zapobiega to jej pękaniu i ułatwia obieranie ugotowanych jajek. Tak, ugotowane jajka bez problemu obierzesz ze skorupki. Zamiast cytryny możesz dodać do gotowania jajek odrobiny octu. Osiągniesz ten sam efekt. Ja wolę dodawać plasterki cytryny lub sok z cytryny. Zupa, która uratowała życie tysiącom dzieci. Matki małych dzieci do dzisiaj ją stosują. Ernst Moro, austriacki pediatra, podał jej recepturę już na początku XX wieku. Odkrył, że ta zupa zmniejsza śmiertelność u dzieci składa się tylko z trzech składników marchewki, wody i soli. Należy obrać pół kilograma marchewki. To cenne warzywo zawiera m.in. witaminy A, E, C oraz K. Ma też wiele cennych minerałów jak potas, sód, wapń, żelazo, magnez i cynk. Obrane marchewki pokrój. Wrzuć do garnka. Zalej jednym litrem wody. Gotuj marchewkę przez 90 minut. To właśnie Ernst Moro odkrył, że tak gotowana marchewka ratuje życie noworodkom. Po ugotowaniu odlej wodę, która pozostała. Następnie z marchewki zrób pirea. Nasze babcie używały ubijak do ziemniaków. Ale szybciej i dokładniej rozdrobnij ugotowaną marchew blender. Odlaną wodę uzupełnij do jednego litra wrzątkiem i wlej do marchewki. Dodaj 3 gramy soli. Tak przygotowana zupa ratuje dzieci przed bakteriami. Zawarte w marchewce oligosacharydy zapobiegają przywieraniu bakterii do ścian jelita. To zapobiega biegunkom. Od czasu odkrycia tej zupy śmiertelność dzieci spowodowana właśnie biegunką znacznie zmalała. Weź trzy łyżki i połóż je na patelni. Nie uwierzysz, ale ten kucharski trik jest niezwykle przydatny i zdrowy. Wyjmij z szuflady trzy duże łyżki i połóż je na patelni. Ułóż je w kształcie gwiazdy tak, aby krzyżowały się na środku. Wypukłą stroną łyżki ku górze. Posłużą one jako podpora dla talerza. Umieść talerz na łyżkach, upewniając się, że jest stabilny i dobrze wyważony. Średnica talerza musi być mniejsza niż patelni. Następnie wlej wodę na patelnię, upewniając się, że jej poziom nie jest wyższy niż krawędź talerza. Ten sposób pozwala wodzie odparować spod talerza podczas gotowania. Przypraw rybę, np. łososia, solą i pieprzem a następnie umieść ją na talerzu, przykryj patelnie pokrywką, aby zatrzymać parę w środku i włącz kuchenkę. Ta metoda jest szczególnie skuteczna do gotowania ryb czy warzyw. Para będzie delikatnie gotować rybę, zachowując jej naturalne soki i wzmacniając jej smak. Gotowanie ryby w ten sposób jest nie tylko pyszne, ale także bardzo zdrowe. Delikatny proces gotowania na parze Zatrzymuje składniki odżywcze i wilgoć ryby, co skutkuje smacznym i soczystym daniem. Możesz cieszyć się perfekcyjnie ugotowaną rybą, przygotowaną przy minimalnym wysiłku i maksymalnym smaku. Kawałki kurczaka jak z piekarnika. Kiedy spróbujesz, nie uwierzysz, że były smażone na patelni. Przepis jest prosty, więc zaczynamy. Na spód patelni wylej trochę oliwy z oliwek. Weź pałki z kurczaka, ułóż je w okrąg. Około 10 sztuk powinno wystarczyć. Układaj je jedną obok drugiej. Polej mięso miodem. Najpierw wlej trochę na środek. Następnie polej nóżki. Włącz kuchenkę i zacznij smażyć mięso. Obsmaż na lekko brązowy kolor. Odwróć kawałki kurczaka na drugą stronę i smaż dalej. Kiedy mięso się dobrze obsmaży, dodaj rozdrobnione trzy ząbki czosnku, wsyp około pół łyżeczki soli. Mniej więcej tyle samo pieprzu i łyżeczkę słodkiej papryki. Dodaj dwie łyżki sosu sojowego. Wlej około 150 ml wody i kontynuuj smażenie. Co jakiś czas sprawdzaj mięso i je obracaj. Daj znać, z jakiego miasta nas oglądasz. Zostaw wiadomość w komentarzu. Kiedy mięso będzie miękkie, posyp je zieloną pietruszką i jest gotowe do podawania. Każdy, kto je spróbuje, jest przekonany, że to kurczak z piekarnika. Jest pyszny, soczysty. Mięso odchodzi od kości, a smakuje wyśmienicie. Połóż mydło na patelni i zalej Coca-Colą. Będziesz zaskoczony efektem. To połączenie jest genialne. Uszykuj patelnię i następnie zetrzyj całą kostkę mydła na tarce. Chwilę to zajmie, ale efekty są tego warte. Dodaj 200 ml Coca-Coli, powinna przykryć wiórki mydła. Dodaj również 100 ml wody. Podgrzewaj całość na średnim ogniu, cały czas mieszając, aby mikstura się nie przypaliła. W międzyczasie w misce wymieszaj 100 ml wody z łyżką soli. Gdy wszystko na patelni się rozpuści, dodaj zawartość miski. Dokładnie wymieszaj. Przelej całość do pudełka i szczelnie zamknij. Schowaj go do lodówki i czekaj aż mydło zgęstnieje. Gdy będzie gotowe, zmieni kolor. Używaj go do mycia przypalonej patelni. Zobacz, jak łatwo możesz pozbyć się przypaleń dzięki temu domowemu trikowi. Wystarczy nabrać trochę mydła i umyć nim spaleniznę. Zajęło mi to chwilę, a patelnia wygląda jak nowa: bez szorowania i użycia druciaka. Ta mieszanka nie narusza teflonu i delikatnej powierzchni.